Dobry wieczór, witamy Państwa na specjalnym pokazie filmu Twarz. Film otrzymał on Srebrnego Niedźwiedzia, naszą najważniejszą w tym roku nagrodę dla polskiego filmu na Berlinale w tym roku. Życzę nam wszystkim, żeby udało nam się bezpiecznie ukończyć pracę. Nasz Chrystus będzie jeszcze większy niż ten w Rio de Janeiro. Jestem od wielu lat z żoną tutaj w Polsce, ale otworzyliśmy dla siebie nową twarz Polski. Ja chciałbym zapytać reżysera, co pani sądzi o tym filmie? Dlaczego pani jest zadowolona? Czy ja nie wiem, czy jestem taka właśnie happy i tak dalej. Jakby wydaje mi się, że no zrobiłam taki film, jaki chciałam zrobić w danym momencie. Myślę, że on coś mówi o Polsce teraz. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, ten film też jak gdyby bardzo spodobał się na festiwalu w Berlinie. No, dla mnie to jest ważny film. Dla mnie to jest w jakimś sensie film osobisty, ale też trudno powiedzieć, czemu reżyser jest zadowolony ze zrobienia filmu. You said it's a very personal movie. Can you tell me why it was personal for you and where did you get the material from? Where did you find this? Thank you. The movie, it's also the movie is maybe a little bit made out of anger. There is a kind of anger in me against the what's going on right now in Poland, in the politics. Then it's like two parts fighting in me. One part which loves the wildness and one part which somehow hate the attitude of being Polak. Like, you know, separated from the other nation, separated. Yeah, something like this. Chciałem spytać Panią o inspirację. Czy postać była filmowa inspirowana autentycznym przypadkiem? Tylko i wyłącznie przez sam fakt tej pionierskiej operacji. Bo myśmy się spotkali z panem Grzegorzem Galasińskim, który jakby tą operację przeszedł. Jego historia jest trochę inna i byłby to chyba raczej taki thriller medyczny i też dotyczący jakichś odszkodowań, w ogóle jakby jakiś kompletnie inny film, tak? Także myśmy wzięli tylko jakby sam fakt. I'm interested, you used as a camera technique very strong focus and then fading out. Is there any reason why you use this camera technique? One of these visual reasons, like we use this kind of the special lenses, was just like to lead a little bit the attention of the viewers, the way how we want to put our accents into the story. So of course it's quite risky because it eliminates a lot of the aspects and a lot of the space in the picture. But we thought that if the story tells about a very subjective way of seeing things and with the same the way how we are seen by the others, we thought that it might correspond well. Chciałem jeszcze spytać na koniec, skąd Metallica? Dlaczego akurat ten zespół, a nie inny posłużył za taki nośnik inności w tym środowisku prowincjonalnym? A skąd Metallica? Metallica jest takim hitem, nie? Jak gdy wszyscy Metallica znają, akurat to jest taka ikona. Ja miałam możliwość po prostu poprosić bezpośrednio gdzieś tam agenta Metalliki, czy by nam nie użyczyli tej muzyki i oni się bardzo przychylnie zachowali wobec takiego jakby niszowego filmu i stąd to też wyniknęło, ale w ogóle muzyka metalowa była po to, żeby podkreślić taką niezależność bohatera, jego odmienność jakby w tej prowincjonalnej Polsce i dzikość takie, jego takie szaleństwo, tak, że ta muzyka ma taki power. Zaśpiewajmy.